Słuchajcie, witam was w kolejnej części remont małej łazienki. No niestety na dzisiaj nie mam za dużo, żeby wam pokazać, bo jak widzicie zrobiliśmy tylko tutaj jakby szpachlowanie, czyli wkleiliśmy sobie papier tutaj w rogi dookoła naszego tutaj sufitu, także i te ściany, mimo tego, że tutaj po całości będą płytki, to ja sobie to jeszcze wziąłem, zazbroiłem papierem, tu w boku jeszcze też powklejałem, żeby nie było. Prawda, Teodor? No, także dzisiaj to tyle. Jutro będziemy tutaj robić gips. Także mamy już gips z wiaderka gotowy. Będziecie jutro patrzeć, jak to się wykonuje. Płytki będą do takiej wysokości, to jest mniej więcej 1,30 m. One są tam w wysokości 10 cm plus tam 2 mm fugi, więc mniej więcej do tej wysokości będziemy sobie robić gładź. I tutaj będzie gładź, jeszcze jaki kolor ostateczny nie wiemy, ale dziękujemy wam za tutaj komentarze. Bardzo dużo było komentarzy, na jaki kolor pomalować. A na jaki pomalujemy, to zobaczymy. Ale żeby wam nie było smutno i żebyście nie musieli długo czekać, to zobaczcie, co razem z szefową znaleźliśmy w naszych archiwach. Także możecie zobaczyć, jak wyglądało tutaj sprzed zalania wylewki. Także prawie rok temu. Rok temu. Zobaczycie, jak tutaj wszystko wyglądało, więc słuchajcie, zapraszam do oglądania. Jak tam, Ziubusiu? Podoba? Jest pięknie. Tak? To nasze pogrzewanie podłogowe. Tak. Jestem bardzo zadowolona i... Jeszcze jak będzie wylewka, to już w ogóle będzie inaczej wyglądało, nie? Tak wysoko będzie, już będzie jeszcze normalna podłoga praktycznie. Podjedzie na te 90 cm pod parapet. To już wtedy będzie można dżepetta wołać, żeby nam kuchnię już... No już wymierzał, nie? Wymierzał. Ale tutaj właśnie chłopaki dali przy wejściu gęściej, no. Jak rozmawialiśmy, przy oknie, żeby było gęściej. Ale generalnie to i tak jest bardzo gęsto zrobione. No. Jak ja widziałam czasami na forum, to mieli bardzo rzadko zrobione. Całe strefy mamy zrobione. Nie ma nigdzie jakiejś takiej strefy podszafkowej, żeby była ominięta. No i dobrze. W kotłowni. A to... Czy spiżarni też są? Spiżarni też. No jest tutaj rzadziej, tak? Przesadnie. Ale też bez przesady, tak? To i tak będzie jedno z cieplejszych pomieszczeń w środku. No tak, bo to jest na środku całego domu, nie? Ale to jeszcze zaraz, to ten, to może zobaczymy te ewentualnie te nie odpływy, tylko te korki, tak? Tam Marcin mówił, żeby je ustawić na takiej samej wysokości. No. Ona mi to była pianą zrobili, żeby to teraz chyba nie wyrównać. Nie rozładowało się, bo to ma 3-sekundową oszczędność, 3-minutową oszczędność energii. Po 3 minutach. Kurwa, nie wiedziałem, na pierdole. No. A przed zalaniem wylewek nie trzeba tego zaplanować? No dobrze by było to tam wyrównać, tak na równo z tynkiem, żeby było, ewentualnie żeby wystawało najlepiej. Tak gdzieś na pół centa.
żeby tam płytka weszła. Łobabę! Na ile to ma wystawać? Na pół centa? No nie, na pół centa co dużo, ale tak jest jakieś 2 mm. Jesteś ukryty, kamerze. A wiesz, co tutaj będziemy mieli? Siło. Tu będzie siło. Wczoraj. To nie jest pokój dziecka? Pokój dziecka, chyba to ogóle. Tu będzie siłownia, tu będziemy mieli wioślarza automatycznego i... Rowerek, nie, jak się. Ja chcę rowerek! Dobra, to będziemy mieli rowerek i wioślarz. I tu będzie. Ała! I tu będzie ten. Zarażarka dla toru. Tak, i jego kanał. Nie będzie. Aaa, bo jak. Spojrzał. Się boi, tak, że on się telefonu boi. No. Pomyśl, jak byśmy mogli to spozycjonować, żeby coś się nie ruszało. Co? No te korki. Co te korki i te? No. Termin te ciśnieniowe? No, żeby były na jednej korki. Przykręcić je tym.